Witam Was serdecznie w kolejnym nagraniu pod tytułem Yerba Mit Goście. Tym razem moim gościem będzie Ola Kaczmarek, znana również jako Nie Garb Się. I oczywiście znaleźć ją możecie w sieci, zarówno na Instagramie, jak i Facebooku, właśnie pod tym nickiem, czyli Nie Garb Się. Nazwa oczywiście nie jest przypadkowa, a tym, czym zajmuje się Ola, będziemy o tym oczywiście dzisiaj rozmawiać, a jest to m.in. trening posturalny, no i ćwiczenia związane z oddechem. Witam Cię serdecznie, Olu. Dzień dobry, witam Olku i witam widzów oraz słuchaczy. Bardzo mi miło, dziękuję w ogóle za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że zdecydowałeś się przyjechać tutaj do Chorzowa. Ja też bardzo się cieszę, że przyjęłaś mnie tutaj, bo nie będę ukrywał, że jest to jedno z takich pierwszych i wyjątkowych spotkań względem wyjazdowym. Bo do tej pory raczej gościłem wszystkich u siebie w pracowni. No, za wyjątkiem pierwszej rozmowy u Gniewomira. Ale bardzo fajnie, że właśnie znalazła się przestrzeń do tego i możliwość, żeby się spotkać u ciebie w gabinecie. Tak. O czym też będziemy rozmawiać. Ale na samym początku, z racji tego, że jest to spotkanie przy Yerba Mate, to chciałem cię zapytać, czy piłaś kiedyś yerbę? Tak. Okazuje się, że tak. Jak pogrzebałam sobie troszeczkę w pamięci, to okazało się, że miałam takie doświadczenie jako nastolatka i było związane z tym, że miałam kolegę, który doświadczał picia yerby i my, pamiętam, wtedy przechodziliśmy taki okres poszerzania swoich horyzontów, patrzenia trochę szerzej jako 16-17-latkowie. Nie nazwę tego buntem, tylko po prostu poszukiwanie różnych kierunków poza tym, co znane. I pamiętam, że właśnie Wiktor, jest mała szansa, że mnie teraz słucha, ale gdyby, to bardzo Cię pozdrawiam, zrobił mi właśnie yerbę w klasycznej tykwie z bombilą w bardzo sporej dawce. I to, co ja zapamiętałam z tego doświadczenia, to że totalnie mnie odrzuciło to smakowo. Z tego powodu, że była tam bardzo duża ilość tego suszu, z którego się robi napar, bardzo mała ilość wody. I on mi to wytłumaczył w taki sposób, że jedną porcję suszu można pić nawet kilkanaście razy ją zalewając. Ale ten pierwszy smak, którego doświadczyłam, był dla mnie wtedy bardzo niekorzystny. Natomiast jak zaczęłam później sama poszukiwać smaków ponad klasyczną czarną herbatę z cytryną i zafascynowałam się piciem szeroko rozumianej zielonej herbaty, to udało mi się dostać, ale to już chyba na studiach w większym mieście, gdzie były herbaciarnie, udało mi się dostać zieloną herbatę, która nazywała się właśnie mate. Ja pamiętam, tak patrząc na formę tego suszu, to ona miała trochę inną strukturę. To też był taki poprószony susz, ale o bardziej takiej jednolitej jakby strukturze. No i to już piłam po prostu jako klasyczną zieloną herbatę, gdzie jedną łyżeczkę na filiżankę herbaty też zalewało się trzy razy. One czasami były z jakimiś domieszkami suszonych owoców, czasami były aromatyzowane i traktowałam je jako właśnie napar pobudzający, gdzie wtedy też na tyle głęboko drążyłam, że wiedziałam, że w zależności od tego, jak długo będę zaparzać lub które zalanie uczynię, to też ten napar będzie miał inne właściwości. Natomiast z biegiem bardziej poszłam jednak w kawę i tutaj ja jestem typowym kawoszem. Oczywiście nadal lubię wypić zieloną herbatę, ale jakoś tak tą kawę traktuję bardziej rytualnie i celebracyjnie. Tak, ale to tak z ciekawości spytam w kontekście tej kawy. To dużo jej pijasz, czy raczej jest to właśnie rytuał, że jedna kawka zrobiona, załóżmy, w sposób alternatywny? Jak to u Ciebie wygląda? Pijemy kawę tak de facto z moim partnerem i on mi też pokazał ten kierunek właśnie kaw speciality czy z sekcji premium. Głównie pijemy kawę zaparzaną w dripie albo właśnie w aeropresie. I de facto mamy taki właśnie rytuał zawsze o poranku, że wypijamy sobie jeden dzbanek kawy. Akurat teraz mamy taką możliwość, że te poranki spędzamy razem, więc ta kawa jest zazwyczaj wspólnie. Natomiast w ciągu dnia zdarza się właśnie aeropress albo ten drugi drip, zazwyczaj z czymś do kawki, jakimś smakołykiem. Natomiast więc na tych dwóch kawach powiedzmy, że się potrafi zakończyć.
Ponieważ jak wypiję ją za późno, to ona niestety też mnie dosyć mocno pobudza. I załóżmy, kawa wypita po godzinie 17 może spowodować, że przez północy po prostu nie śpię. Rozumiem. Także tak klasycznie jak kawa wygląda. Natomiast, no? Wspaniale, bo obserwujesz swój organizm, tak, swoje ciało i widzisz, co na ciebie jak wpływa. Dokładnie tak. Tak samo jest z dietą, gdzie po prostu widzę, co mi służy, a co nie. Mhm. Jeżeli coś mi nie służy, to po prostu to odrzucam. Ale jeszcze kończąc temat kawy, mamy właśnie taki rytuał, że zawsze na nasze wyjazdy, których mamy dosyć sporo, zwłaszcza w góry, zabieramy ze sobą Aeropress. Mhm. I albo wrzątek w termosie, albo po prostu jetboila, gaz i na jakimś szczycie robimy sobie kawę. O. I to jest taki nasz rytuał w wielu miejscach. W tym roku akurat mi się nie udało dotrzeć, ale właśnie mój Kuba dotarł na szczyt Triglava. To jest ponad 2800 metrów, gdzie wśród płatów śniegu również ten Aeropress sobie zaparzał, tylko że miał wodę w termosie. Także najwyżej wypita chyba kawa przez niego w górach. No, ciekawy temat poruszyłaś, bo każdy, może nie każdy, ale no, może część osób lubi właśnie celebrować w jakiś specyficzny sposób swoje wejście na szczyt. Też miałem swego czasu dość niechlubny sposób ucztowania czy kulminacji właśnie zdobycia tego szczytu, ale pomijmy to, fajne, bo trzeba było to wyciąć, bo jest to nienależyte. Każdy popełnia w życiu błędy. Tak, ale wracając jakby do yerby, to ciekawy jestem właśnie, jakie będą twoje odczucia i też reakcja na samo picie, bo też jest to dość takie fajne względem rytuału, że właśnie zalewa się wodą wielokrotnie i można miło spędzać czas, no bo kawa, niestety, bo tak jak mówisz, cały dzbanek to można pić długo. Tak. Gorzej z espresso. To prawda, ja właśnie lubię ten aspekt, że to może trwać i jakby samo wypicie szybkiego shota to jest chwilka, tak? Natomiast ja lubię właśnie jak coś trwa, więc jak na przykład zaparzam sobie w domu herbatę, to zazwyczaj to jest też 1,5 litra w dzbanku na podgrzewaczu i też to sobie po prostu taki klimat robi. Natomiast zdecydowanie więcej herbat piję w ogóle właśnie w takim sezonie jesienno-zimowym i ewentualnie wczesną wiosną niż latem. Latem to jest praktycznie tylko kawa i woda i naturalne soki. Mm-hmm. Byłem tak, że myślałem, że ta rozmowa pójdzie w kierunku fizjoterapii, a podrążyłbym jeszcze temat związany, bo tak słowo herbata. Często gęsto można mylić też pojęcie względem tego, że na rynku jest bardzo dużo dostępnych produktów niskiej jakości. A tak jak wspomniałaś, chociażby zielona herbata no ma niesamowite właściwości, tylko trzeba kupić ją odpowiedniej jakości. I tak samo jest z herbatami, bo domyślam się, że masz na myśli tutaj pewnie zioła lub napary. Tak, dokładnie tak. Herbata bardzo ogólnie, ale faktycznie no, zioła jako zioła same w sobie, nie wiem, pokrzywa, czystek i inne takie, ale jako napary z zielonej herbaty, tak, jak najbardziej. Tak, czyli świadomie oddziałujesz na swój organizm od środka, pijąc odpowiednie właśnie przygotowane napary. Okay. Jest to bardzo ciekawa podróż, żeby w ogóle poznawać działanie samych ziół jako fakty ogólne, ale też zobaczyć, jak one oddziałują na nasze ciało. To jest też taki element zdobywania swojej świadomości, które ja też staram się zawodowo uczyć w kontekście odczuwania swojego ciała i nawiązania z nim relacji. Tylko jakby no, napary, czy ogólnie już herbaty, czy jakikolwiek pokarm, no to już jest troszeczkę inna działka właśnie związana z żywieniem, z dietetyką, którą po prostu studiuję i zgłębiam zupełnie tak dla siebie z pasji, ale już nie zajmuję się tym zawodowo. Także konsultacji dietetycznych nie prowadzę. Okej, ale z tego co mówisz, to poszerzasz wiedzę i masz coraz... No bo jakby nie da się ukryć i nie połączyć tych dwóch rzeczy, no bo nasze narządy wewnętrzne w znaczący sposób wpływają na nasz całokształt i napięcia, które później są w ciele. No i to odżywianie... Mogą to zrobić, tak. Tak, no, bez racji tego, że na przykład jakiś narząd jest obciążony, to jest większy, czy tam wpływa, uciska i wtedy coś się przesuwa i wychodzi to nam bokiem. My jesteśmy całością, więc tego się nie da pominąć, że jesteśmy całością i zawsze będzie zespół naczyń połączonych. Ciało jest zespołem naczyń połączonych i to, że czegoś nie widać gołym okiem, to nie znaczy, że tego nie ma.
po prostu znajomość podstawowych procesów fizjologicznych, czy znajomość biomechaniki, czy anatomii, której ja cały czas podkreślam, że warto mieć chociaż podstawy, daje naprawdę bardzo dużo odpowiedzi. Skąd się biorą pewne połączenia, jakie relacje w ciele? Oczywiście w pewnym momencie musi wejść terapeuta, który tych relacji zna więcej, ale jakiekolwiek podstawowe połączenia no, są bardzo logiczne i takie spójne, więc myślę, że podstawowa wiedza da nam dużo odpowiedzi. Tak. Wiesz, to jest właśnie ciekawe w sensie takim, że miałem zadać pytanie takie bardzo proste na początku, żeby się rozruszać, a tu zaczynamy wchodzić coraz głębiej. Dlatego właśnie lubię te rozmowy, bo zazwyczaj wychodzą tak dość spontanicznie. I tak też jest w tym przypadku. Ale z racji, że mam taką naturę, to jak już sobie coś założę, to muszę to zrealizować. Więc zacznijmy od początku. W sensie takim, pierwsze pytanie, jakie chciałem Ci zadać, to jak odnajdujesz się w nowej rzeczywistości? Bo za Tobą zmiana miejsca zamieszkania. I to jest zawsze dla każdego wyzwanie. Rozumiem, że pierwszy gabinet, który miałaś, był w Poznaniu. I teraz przeniosłaś się do Katowic, Chorzowa. Tak, no, na Górny Śląsk, można powiedzieć. I jak się tutaj odnajdujesz? Wiesz, ta zmiana faktycznie jest bardzo duża, bo zostawiłam Poznań po 15 latach. Mój partner jest poznaniakiem rodowitym, więc tym bardziej całe życie tam spędził. No i przywiodła nas tutaj jego zmiana pracy, która była bardzo taką pożądaną zmianą. Natomiast ja nie będę ukrywać, że też po wielu latach w Poznaniu bardzo chciałam tej zmiany. De facto, jak mam być zupełnie szczera, to szukałam powodów do tej zmiany już od wielu lat. I mimo tego, że miałam fajne miejsce pracy, bo miałam swoje pierwsze dwa gabinety w Poznaniu sama, ale przez ostatnie 5,5 roku już pracowałam w zespole w świetnym miejscu w Poznaniu, w Centrum Bodywork i tam de facto miałam wszystko zawodowo ułożone, zorganizowane i to się fajnie kręciło. Ale to jest też ciekawe, że z jednej strony jest wszystko w porządku, ale z drugiej strony każdą komórką swojego ciała czujesz, że musisz mieć tą zmianę, że ona po prostu cię woła. I kiedy Kuba dostał pracę w Katowicach, my jakby oboje ucieszyliśmy się na tą zmianę, ponieważ gdzieś nam w głowach się działo, że kurczę, jakby tu zrobić, żeby mieszkać bliżej gór. Oboje jesteśmy górołazami, góroholikami i w ogóle kochamy góry w każdej możliwej postaci, więc owszem, z Poznania w Karkonosze, jak się uprzesz, to są 3 godziny, no ale tutaj jak się uprzesz, to w 50 minut jesteś na Skrzycznym. A ponieważ nasze aktywności fizyczne, sportowe są związane z górami i nasze pasje są związane z górami, no to chcieliśmy mieszkać bliżej. Więc ja ogólnie całą zmianę odbieram bardzo pozytywnie. Ona trwała tak naprawdę z dobre pół roku, ponieważ dopiero od listopada zasiadłam na Śląsku na stałe, gdyż przez pół roku po prostu jeszcze jedną nogą byłam w Poznaniu, jedną nogą w Katowicach. Dopiero jak zamknęłam tam tematy, to zawodowo mogłam zadziałać tutaj. No i jeśli mam być zupełnie szczera, no jest to zmiana bardzo dająca po głowie w takim sensie, że zaczynam de facto od podstaw, ponieważ mimo jakichś tam osób znajomych, no nie jestem tu jeszcze znana, nie jestem tu jeszcze kojarzona, ale wiem, że to, co mam do zaoferowania dla ludzi tutaj w kontekście zdrowia, i tej mojej działki fizjoterapii, to jest rzecz, która jest na tyle wartościowa, że po chwili czasu mam nadzieję, że się obroni. Jakby tutaj cała aglomeracja śląska jest na tyle liczna, jeżeli chodzi o liczbę ludności, że myślę, że w jakiś sposób trafię do tych ludzi, ale no zaczynam zupełnie z innego punktu. I z jednej strony jestem podekscytowana, ponieważ jest to coś takiego nieznanego, ale coś, co mnie totalnie przyciąga, ale nie będę ukrywać, że też trochę jestem przerażona, no bo po prostu nie wiem, jak będzie. Na szczęście już mamy troszeczkę większy spokój związany z tematami okołopandemicznymi, chociaż wiem, że codziennie są nowe przypadki i czwarta fala hula. Natomiast ludzie są wewnętrznie spokojniejsi. Nie, jakby raczej nie grozi nam to, że zamkną moją działalność, tak jak to miało miejsce na samym początku.
Więc jest taki trochę, takie ambiwalencja uczuć, że z jednej strony jestem bardzo podekscytowana, bo jest dużo fajnych rzeczy do zrobienia, ale gdzieś tam ten lęk troszeczkę też mi towarzyszy. No bo de facto działając na ścieżce prywatnej, w sektorze prywatnym, bez możliwości pracy zdalnej, de facto moja praca polega na osobistym kontakcie z człowiekiem, no to w momencie, kiedy tych spotkań nie ma, jest troszeczkę stresujące. Tak, no, tak jak mówisz, to przepływa przeze mnie bardzo dużo kolejnych pytań i kolejnych różnych myśli, ale pierwsze, co mi się nasuwa, to słowo rozwój. W sensie takim, że to, co teraz wykonałaś, jest świetnym polem do tego, żeby właśnie poznać lepiej siebie i rozwinąć się jeszcze bardziej, bo tak jak powiedziałaś, no te 15 lat nie jest przypadkowe, w sensie takim, że z tego, co czytałem, to 15 lat działasz w tematyce fizjoterapii, w tym się specjalizujesz, więc cały czas poszerzasz wiedzę, o czym też mówisz, i to świetnie widać na właśnie platformach, w sensie Instagrama czy Facebooka, gdzie umieszczasz bardzo merytoryczne informacje, i jakby od razu też nasuwa mi się odpowiedź, skąd masz na to czas, bo akurat budujesz teraz w nowym miejscu budujesz fundament do tego, żeby mieć klientów i osoby, które będą mogły z tobą działać. To prawda. Chociaż dużą część tekstów, którą już opublikowałam, pisałam często właśnie na przykład w podróży do Poznania, kiedy pociągiem z Katowic do Poznania to jest jakieś 4,5 godziny i to Intercity. Często jadąc tam, bo na powrocie zazwyczaj spałam, po prostu laptop na kolana i te treści wtedy miały okazję wypłynąć, bo po prostu w głowie była przestrzeń na to. Fakt faktem, dużą część treści piszę teraz dlatego właśnie, że nie jestem w tym takim pędzie, że zawsze muszę być o 8 w pracy, a po pracy zrobić to i tamto. Także to na pewno daje pole do kreatywności. Gdzieś tam ten lekki stres myślę, że też nam mi troszeczkę pomaga. Ale w ogóle treści, które ja piszę, często przychodzą do mnie jakby zupełnie nieplanowane i nieproszone. Więc mnóstwo treści ja stworzyłam na kolanach, na przykład wracając z jakiegoś wyjazdu górskiego. I to były momenty, w którym doceniłam obecność aplikacji Notatnik w telefonie bądź w tablecie, który na przykład zabierałam ze sobą, bo po prostu potrafiłam siedzieć 3 godziny w samochodzie i cały czas klepać coś, co w tej głowie się podczas na przykład górskiej wyprawy urodziło. Tak, dlatego uważam, że naprawdę, czy to bieganie, czy jakakolwiek forma ruchu jest świetną okazją do tego, żeby łapać myśli i żeby był taki przepływ energii, który daje czystość w głowie. Tak, zdecydowanie. No, jak ma się za dużo bodźców, to czasami się człowiek nie może usłyszeć. I ja wiedziałam, że mimo tego, że najfajniej byłoby zostawić jeden temat i zacząć od razu z sukcesem drugim, to wiedziałam, że to się nie zadzieje, ponieważ żeby ta druga rzecz się zadziała, ja muszę wykonać jakieś czynności, na które muszę mieć czas, spokój, spokojną głowę, czystość umysłu i jakby, żeby chociażby treści, które publikuję, były, tak jak mówisz, merytoryczne. Ja się bardzo cieszę, że one mają taki odbiór, bo to jest coś, na czym mi bardzo zależy, jako de facto twórczyni w internecie. To jest w ogóle też ciekawy temat, bo ja bardzo długo się nie mogłam przekonać do prowadzenia Instagrama. To była taka relacja, wiesz, love-hate, nie? Trochę mi się podobało, a potem uciekałam na kilka tygodni. Teraz staram się być bardziej regularna, bo wiem, co chcę przekazać. Już to kiedyś podkreślałam, że ja jestem bardzo wrażliwa na brak kontentu. Jeżeli to są puste treści, które nic za sobą nie niosą, nie mają żadnego przekazu, są tylko klikalne. Ja wiem, że ja nie jestem klikalna i być może nie będę, ale jakby wiem, że wieloma treściami po prostu trafię do odpowiednich osób i nie będę influencerką, ale jeżeli naprawdę komuś to pomoże, to ja się z tego cieszę, bo akurat bycie skuteczną w tym, co robię, jest chyba dla mnie najważniejsze. Znaczy ja myślę tak, że no każdy jest na innym etapie i poziomie świadomości i myślę, że tematy, którymi się zajmujesz, są coraz bardziej potrzebne w środowisku, w życiu, wśród wielu osób. I też jakby od razu u mnie tak zaskoczyło słowo
tym, czym się zajmujesz. Oddychanie, Górny Śląsk. Jak to się łączy ze sobą w kontekście jakości powietrza. I też chociażby świadomości tego, jakie jest powietrze i to, jak możemy się chronić i jakie możemy robić ćwiczenia. Wiesz co, ale paradoksalnie my sprawdzaliśmy, zanim się tu przeprowadziliśmy, w zeszłym roku cały sezon zimowy, jak wygląda na radarach, na aplikacjach jakość powietrza na Śląsku, a jak wygląda w Wielkopolsce. I naprawdę były pojedyncze dni w całym sezonie, kiedy Śląsk był gorszy niż Wielkopolska. O proszę. I jakby wiem też z dosyć pewnych źródeł, bo mam po prostu osoby w swoim towarzystwie, które są w tym procesie, że na Śląsku jest bardzo dużo inwestycji, jeżeli chodzi o poprawę jakości powietrza, dużo inwestycji takich zielonych, w energetykę zieloną. I ludzie się bardzo dziwili, że Boże, gdzie ty w ten węgiel, smog, w ogóle? Okej, no nie jest wspaniale czasami, ale naprawdę u mnie w rodzinnym domu, w małej miejscowości w Wielkopolsce też nie jest wspaniale. Ja tam naprawdę nie mogę oddychać, bo to, co się wydobywa ludziom z komina, jest straszne. I niestety mój rozwój jest też mocno nakierowany na tą świadomość klimatyczną, świadomość zdrowotną, urbanistyczną, projektowania miast, wielu takich rzeczy, które bezpośrednio wpływają na nasze zdrowie. No i co możemy zrobić we własnym zakresie, to róbmy. Natomiast wielu rzeczy nie przeskoczymy. Więc, ale to też pokazuje, jak ważnym aspektem dla naszego zdrowia właśnie jest czyste powietrze, którym oddychamy, pytanie jak oddychamy i jak to wpłynie na nasze zdrowie w tym momencie. Tak, to prawda. No i tutaj to, co powiedziałaś, jest istotnym elementem, czyli wyjazdy chociażby w góry, spędzanie tam czasu i to daje właśnie między innymi przepływ myśli, tak. No bo się nasz organizm oczyszcza, już nie mówiąc o energii lasu, która też niesie za sobą odpowiednie, żebym tutaj nie był górnolotny, wibracje. Ale ja wiem, o czym mówisz. To jest naprawdę dobre określenie. Tak. Być może nie każdy to czuje, ale tam ewidentnie są wibracje. Ale to może wynikać między innymi z takiego zanieczyszczenia siebie względem bardzo przebodźcowania. Bardzo dobre słowo. Tak, bo mamy tych elementów na co dzień strasznie dużo, które nas bodźcują. To prawda. I możemy płynnie przechodzić do tematu, o którym chciałem porozmawiać. Właśnie pierwsza kwestia - oddech, a druga kwestia to trening posturalny. Tak. I jakby w moim odczuciu te dwie rzeczy dość mocno też się ze sobą zazębiają. Bardzo. Właśnie. I zastanawiam się, od czego zacząć. No to może zacznijmy od tego tematu posturalnego. Jakby skąd to się w ogóle wzięło, bo też poza kamerą o to pytałeś. Jakby temat postawy ciała, to jakby my bardzo mocno kojarzymy to właśnie z jakąś taką archaiczną gimnastyką korekcyjną, czy z jakimiś wadami postawy, które się diagnozowało u pani higienistki w podstawówce. I to jest też ciekawe, że spotykam osoby, które mi mówią, że jak miały tam 7 czy 8 lat, to pani pielęgniarka stwierdziła im skoliozę i nagle 20 lat później oni u mnie na kursie czy w gabinecie robimy badanie i mówią, słuchaj, ty nie masz skoliozy. O matko, jak dobrze jestem uleczona. Na jednej wizycie. Trochę tak jest. Natomiast ja jestem bardzo ostrożna w stawianiu diagnoz, które nie mają poparcia chociażby w jakimś rzetelnym badaniu. Dlatego, że na przykład skolioza to jest bardzo ciężka choroba posturalna, bardzo ciężkie zwyrodnienie, zniekształcenie narządu ruchu, które niesie ze sobą bardzo dużo konsekwencji. Chociażby takich, że przez zniekształconą klatkę piersiową można mieć o połowę ograniczoną pojemność płuc, bo te płuca są po prostu niewykształcone. Ale to już mówimy o takich bardzo skrajnych jakby przypadkach. Natomiast skala zjawiska w postaci zaburzonej postawy, bo ja nie chcę mówić o wadach postawy, bo to też jest takie trochę nieprecyzyjne pojęcie i nawet literatura fachowa jakby w cudzym słowiu określa pojęcie wada. Ciężko zdefiniować, czym jest ta wada. Ja chcę jakby podkreślić dwie rzeczy, że możemy mieć takie zaburzenia postawy, które mamy, nie wiem, wrodzone albo związane z naszym rozwojem, bo mamy uwarunkowania genetyczne do tych zaburzonych postaw. Jest bardzo ciekawa koncepcja, która tłumaczy, skąd biorą się tak zwane zaburzenia idiopatyczne, czyli bezuchwytnej
przyczyny w jakichś takich logicznych tokach myślowych. I jedną z nich jest koncepcja właśnie rozwoju prenatalnego. Czyli w zależności od tego, jak płód jest ułożony w łonie matki, to to może definiować, jakie zaburzenia postawy będzie miało w przyszłości. Jakiego stresu doświadcza matka w trakcie ciąży, co wpływa na kształtowanie się układu nerwowego. Jest fajna książka w ogóle na ten temat, Nieskończona sieć o anatomii powięzi w działaniu i tam jest to naprawdę bardzo fajnie łopatologicznie wytłumaczone. Myślę, że każdy czytelnik ze spokojem może to po tą książkę sięgnąć, zwłaszcza, że ona nie jest gruba. I jakby jeżeli mamy pewną grupę zaburzeń takich rozwojowych, strukturalnych, no to mamy troszeczkę większy problem. Natomiast gro zaburzeń w społeczeństwie wynika z takich zaburzeń odwracalnych, które wynikają z naszego trybu życia, z naszej pracy, najczęściej siedzącej, z uprawianej aktywności fizycznej, którą często pogłębiamy sobie jakieś tam zaburzenia, z tematu odżywiania. Zazwyczaj idzie to w kierunku nadmiernego odżywiania, tudzież przekarmiania, bo to też warto podkreślić, że odżywienie, karmienie to nie odżywienie. No właśnie, tak chciałem zaznaczyć to, bo odżywianie to dawanie odpowiednich elementów organizmowi, a jedzenie, czy tam przejadanie z czymś. Tak, można być bardzo dużą osobą, a jednocześnie na głodzie. Natomiast ja też podkreślam jeden bardzo ważny czynnik, czyli sferę mentalną, która ma ogromną siłę oddziaływania na naszą postawę. Ja mam takie zboczenie zawodowe, że po pierwsze patrzę, jakie ludzie noszą buty, a po drugie patrzę, jak ludzie, jaką mają postawę na mieście chociażby, nie? Jakby naprawdę co do drugiej osoby mam ochotę podejść i zdzielić jej między łopatki albo dać kuksańca. Bo faktycznie widać po ludziach, w jakim są nastroju na przykład. Czy ktoś jest smutny, czy ktoś przeżywa żałobę, czy ktoś jest radosny, czy jest wszystko w porządku. To naprawdę widać po postawie ciała. No jakby są te relacje bardzo mocne. No trudno siedzieć skulonym w kłębek i udawać, że się jest radosny. Znaczy, no nie? Nieprzypadkowo stąd jest określenie mowa ciała. Dokładnie, i że można pewne rzeczy zinterpretować już po samym pierwszym kontakcie. Dokładnie. I jak pacjent na przykład do mnie przychodzi, to raz, że ja się teraz już akurat aż tak tego nie widzę, ale w poprzednim miejscu od punktu wejścia do mojego gabinetu było paręnaście metrów, to już widziałam po pierwsze, jak on się porusza i właśnie jaką postawę przyjmuje i już widziałam, było to dla mnie sygnałem, na przykład jak pokierować rozmowę, w jaki sposób mogę zacząć. Czy to będą raczej ciężkie tematy, a bywały takie, czy możemy sobie porozmawiać bardziej swobodnie. I to też był dla mnie bardzo ważny sygnał, jak poprowadzić terapię. I myślę, że to jest takie bardzo fajne w tym, że jest tak duża różnorodność, że każdy z nas jest inny i każdy z nas też boryka się z innymi problemami, innymi tematami i dla każdego też ten poziom stresu czy emocji będzie w innym punkcie. Dokładnie tak. I każdy inaczej będzie to przeżywać i inaczej będzie jego ciało to okazywało. No bo też, no teraz zacząłem troszkę się interesować tematem totalnej biologii. I jest to bardzo ciekawy kierunek, który właśnie pokazuje, że choroba jest po to, żeby nam pomóc, żebyśmy przeżyli. I na pewno też obserwujesz pewne czy napięcia, czy posturalne elementy u swoich pacjentów. Tak, no ciało przyjmuje pewne wzorce najczęściej wtedy, kiedy się broni. Jakby ja znam bardzo ogólnie założenia totalnej biologii i im głębiej w to gdzieś tam wchodzę, tym widzę większą jakby spójność, bo jakby ja jestem bardzo ostrożna przed takimi koncepcjami, które coś mi każą założyć, ale nie rozumiem podłoża, czyli jakby nie mam tego uzasadnienia właśnie w fizjologii czy w anatomii człowieka. I tych koncepcji jest bardzo dużo, byłabym tylko ostrożna, żeby właśnie nie zakrawać o szamanizm tak zwany, nie? Natomiast jakby wiem, o co to chodzi. Wróżenie z fusów. Troszkę tak, ale to jakby naprawdę w świecie w ogóle takiej manualnej terapii jest mnóstwo takich terapeutów, czy w ogóle podejść, że ja się czasami zastanawiam, czy oni sami dokładnie rozumieją, co robią, bo pacjent tego nie rozumie, a terapeuta nie jest w stanie mu tego wytłumaczyć. Na przykład, dlaczego skoro boli mnie kostka, ty pracujesz nad moim prawym żwaczem, tak? A jakby ja nie twierdzę, że tego połączenia nie ma, tylko no fajnie jest wiedzieć, skąd ono wynika.
I zdecydowanie no, ciało jest bardzo na wielu poziomach połączone. Jeżeli wyjdziemy z takiego punktu widzenia, że ciało zawsze dąży do równowagi, przede wszystkim takiej równowagi, że głowa ma być nad stopami, a twarz skierowana w przód, to ono zrobi wszystko, żeby wszystkie zaburzenia skompensować. I niestety to będzie nam to ciało kształtować, czyli de facto każdy dzień przepełniony mnóstwem bodźców będzie nam kształtować ciało. I ja jestem zdania, że mamy bardzo dużą moc sprawczą decydowania o tym, w jakim kierunku to kształtowanie pójdzie. Każdym czynnikiem, w jaki sposób siedzisz przy biurku przez ileś godzin, w jaki sposób spożywasz pokarmy, w jaki sposób reagujesz na stres, czy w ogóle potrafisz odreagować stres, czy potrafisz mieć ten wentyl, jaką uprawiasz aktywność fizyczną, czy wychodzisz właśnie na jogę, czy wychodzisz na trening siłowy, czy wychodzisz na trening kolarski, który będzie Ci bardzo mocno utrwalał nieprawidłowe nawyki posturalne. Ale to, co powiedziałaś, też jest ciekawe względem samego umysłu. Właśnie tego pięknych cytatów, które masz tutaj w pracowni u siebie, w gabinecie, przepraszam. Pracownia to dobre słowo. Tak. Okay. Względem tego, że właśnie myśli tworzą rzeczywistość i jak duży wpływ mają emocje na nas samych, bo ten trening, o którym wspomniałaś, może mieć też różne podłoże i różny wymiar. Że może być aktywnością, w której się relaksujemy, może być wentylem, który rozładowuje emocje, czyli a może być taki, który też nas na przykład harmonizuje, tak, uziemia, może być też taki, który nas bodźcuje, tak, gdzie się ładujemy. Tak. Wiesz, jakby ta koncepcja w ogóle treningu posturalnego, ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy to funkcjonuje w takim naszym tutaj żargonie zawodowym, ale ja go trochę stworzyłam na własne potrzeby, ten trening posturalny. I to jest pojęcie dalece szersze niż właśnie ta gimnastyka korekcyjna z lat podstawówki, co do której wiele osób ma po prostu traumę. Jakby to jest taka forma pracy, która zakłada zadziałanie takim bodźcem, jaki dany człowiek potrzebuje, ponieważ jedna osoba będzie potrzebowała zadziałania w kierunku relaksacji, bo jest przebodźcowana, a inna będzie wymagała aktywacji, dlatego że jest w letargu, bo pewne części ciała nie pracują, bo z różnych przyczyn one zapomniały, że mają pracować. I ten układ nerwowy jest kluczem. Jeżeli jakby układ nerwowy jest częścią układu ruchu i to jest ta część nadrzędna, ponieważ wszystkie komendy, które nasze ciało wykonuje, mają swoje źródło w mózgu. I teraz jeżeli przyjmiemy na potrzeby tej rozmowy, ponieważ koncepcje na ten temat są oczywiście bardzo różne, że umysł, o którym mówisz, ma miejsce w swoim właśnie w mózgu, no jakby jeżeli umysł, no pytanie jakbyśmy tutaj to zdefiniowali, ale nie wchodźmy w to filozofowanie, w mózgu są też nasze emocje, ale na pewno są, nasze emocje mają źródło w mózgu, więc teraz mamy bardzo dużą możliwość samodzielnego decydowania o tym, w jaki sposób będziemy na pewne rzeczy reagować, w jaki sposób będziemy sterować, ale trzeba mieć też świadomość, że emocje, które przyjmujemy, sposób przeżywania też będzie trochę rządzić nami. I pytanie, co będzie silniejsze? Są oczywiście sposoby na to, żeby te emocje okiełznać. Są filozofie wschodu, które o tym mówią, żeby pozwalać pewnym emocjom po prostu przez nas przepłynąć, pewnym myślom przez nas przepłynąć i nie wchodzić w rolę aktora, tylko obserwatora tych stanów myślowych. Bardzo właśnie o tym, chociażby buddyzm o tym mówi. Więc jakby mamy na pewno narzędzie, tylko musimy mieć drzwi do tego warsztatu z tym narzędziami. I takim właśnie narzędziem, czy tam, tak, narzędziem, tymi drzwiami jest chociażby oddech. Jakby oddech stanowi wrota do naszego mózgu, ale też do umysłu. I to jest pięknie opisane w literaturze, nawet tej najbardziej podstawowej. Znaczy, no, myślę, że jest to fundament naszego życia. Może nawet nie myślę, tylko wiem, że tak jest, no bo to są takie elementarne rzeczy, dzięki którym funkcjonujemy. Tak. No bo oddech jest number one, bo jesteśmy bez oddechu nie jesteśmy w stanie przeżyć dłużej niż 7 minut. Tak? I to chyba jeszcze będąc wytrenowanym dosyć mocno, nie? Więc tak. Tak. Później mamy element odżywiania, no i później element, myślę, regeneracji, czyli sen. Szczególnie faza REM, dzięki której jesteśmy w stanie się
regenerować. Tak. I tu to, co powiedziałaś już dzisiaj w kontekście płodu i rozwoju prenatalnego. Tak. I nawet słyszałem, czy może nie słyszałem, tylko czytałem koncepcję taką, że już wpływ na płód i na to, jakie będzie dziecko, ma stan psychiczny kobiety na rok przed zajściem w ciąży. Tak, też o tym słyszałam. Nawet nie wiem, czy nie miałam, powiem Ci szczerze, tego na wykładzie w sobotę, ponieważ studiuję podyplomowo właśnie psychosomatykę i somatopsychologię. I w sobotę mieliśmy wykład o neurotransmiterach i o tym, co działa na nasz mózg i w jaki sposób. Było tam mnóstwo po prostu różnych pojęć, hormonów, neuroprzekaźników. Nie będę w to absolutnie wchodzić, ale faktycznie prowadząca wspomniała dokładnie też o tym, jak się dziedziczy traumę chociażby przez to, że właśnie nieprzepracowane traumy i permanentny stres matki, czyli ten stan ciągłego pobudzenia, będzie wpływał na kształtowanie się cewy nerwowej przyszłego dziecka. I to może zostawiać ślady na poziomie kodu genetycznego. Także są już nawet takie wytłumaczenia. Czyli mówisz, że już nauka konkretnie zaczyna o tym mówić. Myślę, że tak, chociaż absolutnie nie podam żadnych badań, bo jestem totalnie po stronie. Ale jeżeli się mówi, tak. No bo są to zajęcia, gdzie jest wykład osoby, czyli takiej... Pani doktor, tak. Tak, czyli, no bo jakby ja zapoznaję się z tej strony, tak bardziej może trochę ezoterycznej, troszkę takiej niekonwencjonalnej i zaczyna się to ze sobą zazębiać. Tak. Nauka coraz bardziej zaczyna jakby udowadniać, że coś, co nam się teraz wydaje ezoteryczne i zakrawające o szamanizm, zaczyna mieć logiczne wytłumaczenie. I teraz ja mam tylko taki trochę problem z pewnym właśnie nazewnictwem, z tego powodu, że jakby w pewnych koncepcjach czy w pewnych kulturach mówi się takimi troszeczkę naokoło słowami, trochę zawoalowaniem, a to jest racjonalnie wytłumaczone w nauce. I być może dlatego wiele osób ma dystans do tych właśnie chociażby metod wschodnich, czy chociażby do akupunktury, w której centrum de facto się znajdujemy, bo w Holum jest świetnie stoi filar akupunkturą, że być może używa się nieprawidłowego słownictwa. Jeżeli zaczynamy mówić o energiach, o przepływie, o czakrach, ale jakby i nic z tym dalej nie zrobimy, to może mieć sprawiać wrażenie takiego właśnie szamanizmu. Ale jak przełożymy to na podstawę nauki, to wszystko jest totalnie logiczne, no bo przepływ energii, to jest prąd w naszych nerwach, to jest krew, to jest chłonka, to są kanały, gdzie musi ten przepływ następować, żeby ciało zostało w równowadze. No tak, i to jest właśnie piękne, że zaczyna się to wszystko zazębiać, ale myślę, że wiesz, może być problem w tym, że nie da się ukryć, że jeszcze załóżmy 30 lat temu ludzie nie mieli takiego dostępu do wiedzy, do literatury, do książek i coś czuli, ale nie wiedzieli co, ale załóżmy i nazywali to po swojemu. Tak. I to tak z dziada, pradziada przechodziło, no bo pewne umiejętności funkcjonowały, tak z moich jakby obserwacji. Tak jak na przykład pokolenie moich dziadków, czy tam pradziadków, i oni tą wiedzę sobie systematycznie przekazywali. Jednak nie teraz dopiero dochodzi się do punktu, gdzie można coś potwierdzić badaniami naukowymi. Tak, ale sam przykład medycyny chińskiej, która ja już nie wiem ile lat jest, 2,5 tysiąca znana, a mimo wszystko wielokrotnie daje rozwiązania, których nie daje współczesna medycyna. Chociaż powiem Ci szczerze, że w rozmowie z niektórymi pacjentami zaczynam się zastanawiać, czy to medycyna nie daje odpowiedzi, czy dany lekarz. Ponieważ niestety miałam taką właśnie pacjentkę, która znalazła świetne rozwiązania. Maryna, pozdrawiam Cię. Znalazła świetne rozwiązania z medycyny chińskiej, będąc cały czas na takiej spechologii klasycznych lekarzy, że tak powiem. Jakby nikt nie chciał się trochę głębiej zastanowić, co tam jest na rzeczy. I miała ze sobą właśnie ścieżkę u lekarza medycyny chińskiej. My wykonałyśmy fantastyczną robotę, właśnie opartą na oddechu,
I tam się zadziały takie rzeczy wspaniałe, że naprawdę to było takie, taka wisienka na torcie mojej pracy w Poznaniu, bo właśnie wtedy zakończyłam pracę, współpracę z tą pacjentką, więc świetne takie podsumowanie to było. No właśnie, i tu chciałbym powiedzieć o jednej kwestii, którą zaobserwowałem. Dzisiaj miałem taką możliwość, jak miałaś pacjentkę na stole, tak powiem, moją partnerkę, i twoje takie bardzo umiejętne, delikatne, bardzo przyjemne podejście, aż miło się to obserwuje. Dziękuję. I właśnie twoją wiedzę i fachowość, w sensie, że wszystko potrafisz pięknie wyjaśnić, zobrazować, zilustrować i później przełożyć to na konkretne też wskazówki, ćwiczenia, i jak to się wszystko pięknie zazębia ze sobą, i naprawdę aż miło się patrzy, i z mojej perspektywy to chciałbym spotykać właśnie takich ludzi w swoim życiu, i też nieprzypadkowo tu przyjechaliśmy, bo czytając twoje wpisy, obserwując cię, widać, że wiesz, co robisz i znasz się na tym, i dlatego też wskazałem drogę swojej partnerce, żeby mogła po prostu popracować nad sobą, że tak jak wspomniałaś, niestety żyjemy trochę w czasie takim fast foodu, tak, pędu. Wszystkiego fast. Mhm. A jakby właśnie trzeba czasem trochę zwolnić, stanąć z boku, popatrzeć, poobserwować, no i poddać się w dobre ręce. Dla kogoś, kto popatrzy właśnie holistycznie. Tak. Wiesz, bardzo ci dziękuję za taki odbiór, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Ja też... Wynika to przede wszystkim z tego, że wiedza to jest jedno, bo jakby wiedzę to, ja wam się śmieję, że jak wejdę w jakiś temat, to ja ćpam tą wiedzę, i to właśnie teraz takim tematem jest ten oddech. Natomiast bardzo dużo rzeczy ja robię dlatego, że doświadczyłam ich na sobie. Jakby sama kiedyś tam w off-topic, jak rozmawialiśmy, skąd mi się w ogóle wzięło zainteresowanie tematem posturalnym? Dlatego, że przede wszystkim ja miałam z tym bardzo duże problemy. Z tym, że jako dziecko doświadczałam bardzo dużej ilości bólu w związku ze swoją postawą ciała. Byłam odsyłana od jednego lekarza do drugiego, od jakiegoś magika gdzieś tam na jakimś, przepraszam za wyrażenie, zadupiu, który po prostu coś zrobił, zaczarował i miało nie boleć, i nie było tam żadnej wiedzy. I też wiem, co to znaczy nie móc wstać rano z łóżka. Mimo że jestem raczej młodą osobą, to jako nastolatka ja nie mogłam wstać z łóżka rano, bo tak bolały mnie plecy. Wynika to, wiem to po latach, z pewnych właściwości mojego ciała, które są takie, a nie inne, ale zdobywam wiedzę, jak temu przeciwdziałać. Więc ja teraz jakby mówię, rozumiem, mam pewien poziom współodczuwania, co czuję. Nie wiem, może co druga osoba na ulicy, bo rano boli głowa, bo nie mogę się rozruszać, bo pół godziny zajmuje mi jakby wyprostowanie się i pozbycie sztywności. To są rzeczy, z którymi się boryka naprawdę duża liczba ludzi. Natomiast to są rzeczy, które w bardzo łatwy sposób można zniwelować. Tylko po prostu trzeba zrobić pewne kroki. I ja staram się przede wszystkim, zawsze podkreślam, że ja nie leczę przez internet, ale staram się pokazać, co warto zrobić, kiedy można coś zrobić, dlaczego warto to zrobić i jakie to da efekty. Bo nic, jakby nie osiągniemy efektu, jeżeli coś się będzie ludziom kazać, ale osiągniemy to, jeżeli damy im jakąś inspirację. Zasiejemy jakieś ziarenko, że kurczę, może faktycznie powinnam zwrócić na to uwagę, a de facto ta terapia jest bardzo prosta. Ja celowo używam słowa terapia, chociaż ona, to słowo ma trochę takie chyba pejoratywne konotacje, mam takie wrażenie, że ludzie kojarzą terapię, poprawnie, jeśli się mylę, ale często z psychoterapią po prostu, która jest odbierana jako taka raczej, której się wstydzimy. No właśnie. Mam takie poczucie. No trochę, też nie? Tak mi się wydaje. W sensie, że już coś to jest na starcie negatywnego. Tak, przecież... że nie wiem, jesteś jakiś, tak, nie bardzo, bo głowa nie pracuje, ale głowa to jest taki sam organ jak cała reszta. Nasz mózg i nasz umysł tak samo może być chory. Wiem, co to znaczy, bo sama doświadczyłam takich gdzieś tam przejściowych stanów. I to nie jest nic złego, bo ciało może być chore, umysł może być chory. Kiedyś ludzie też się wstydzili przychodzić do fizjoterapeuty. Miałam takie poczucie na początku mojej pracy, że to była taka trochę, kurde, no mam 30 lat i już muszę iść na rehabilitację, nie? No bo kiedyś to jeszcze rehabilitacja.
Teraz jest inaczej. Teraz się ludzie cieszą, że są pod opieką fizjoterapeuty. Jak jest sportowiec, to jest proces, tak? Bo ma fizjo co tydzień i on mu robi takie cudne rzeczy. Ja jestem generalnie zdania, że odczarujmy to pojęcie terapii, ale po prostu no, jest jakiś proces naprawczy. I ten proces ma szansę powodzenia dopiero wtedy, kiedy będzie współpraca między terapeutą a pacjentem. I nie wyobrażam sobie w inny sposób pracować. To jest po prostu mój styl, że ja bardzo dużo uczę, edukuję, uświadamiam. Żeby nie było sytuacji, że człowiek wychodzi ode mnie, dobra, coś przestało boleć, ale ja nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło. Kurczę, no ty co rano wstajesz i ty co rano musisz wiedzieć, co masz zrobić, a nie możesz do mnie dzwonić o 9 rano, Ola, pomóż, bo nie mogę wstać z łóżka. Więc jeżeli będziemy mieli bardziej świadome społeczeństwo tego, co w ogóle, co mogą zrobić, żeby sobie samemu pomóc, mam poczucie, że będziemy mieli trochę szczęśliwsze społeczeństwo, bo im więcej bólu, tym więcej nieszczęścia, a im więcej, mniej bólu, tym więcej szczęścia. Więc jakby myślę, że w ogóle uświadamianie ludzi o tym, co czują. Ja zaczynam się bawić w taką zabawę, że czasami pytam ludzi, czy ty czujesz swoje ciało w ogóle, czy czujesz, co ono ma ci do powiedzenia. Oczywiście ten zewnętrzny przekaz jest taki, że masz się wbić w schemat od do, masz zrobić to. I nieważne, co czujesz, nieważne, że cię boli, ty masz i tak zrobić na przykład trening, nie? Jakby ja siedzę troszeczkę w tym klimacie ultrabiegów, z racji na to, że mój partner biega. I widzę czasami i łapię się za głowę, jaki jest przekaz w kontekście treningu. Że głowa, że przede wszystkim głowa, jak najbardziej, że głowa. No ale jeżeli czujesz, że zaraz złamiesz nogę na tym biegu, to głowa ci nic nie pomoże. Więc warto pokazać ludziom, że słuchajcie swojego ciała. Oczywiście to też nie chodzi też o drugą skrajność, żeby przy pierwszym zakłóciu nie wiadomo co zrobić, ale jakby bieganie ultra jest możliwe, jak najbardziej może być zdrowe, nie musi być krzywdą dla swojego ciała pod warunkiem, że robimy to w zgodzie z nim. Ja na przykład mam bardzo trudną relację z bieganiem. Cały czas dążę do tego, żeby zacząć biegać. Ale wiem, że moje ciało ma w sobie dużo buntu z racji właśnie na jakieś tam zaprzeszłe dolegliwości, na kontuzję dosyć poważną, na jakieś takie stany, które mu nie służą. Ja bym bardzo chciała doświadczyć biegu w trailu, może nawet ultra, dla samego przeżycia, ale moje ciało tego nie chce. Ja je słucham. Okej, no mam do przebiegnięcia tą Maderę tam za parę miesięcy, jakoś sobie z tym poradzę. Natomiast zdecydowanie lepiej odbieram na przykład rower. Ja jeżdżę dużo na gravelu i oczywiście 50 km to też odczuję w swoim ciele, ale daję mojemu ciału to, co ono chce, a nie co ja sobie wymyślę. Bo właśnie jedna jest taka rzecz, że jest taka narracja, która mówi, że biegać może każdy. Czy bieganie jest dla każdego? Jak najbardziej. Z punktu widzenia pierwotnego, bieganie to jest chyba najbardziej podstawowa i najbardziej potrzebna aktywność fizyczna, którą teoretycznie każdy człowiek powinien wykonywać. No bo albo uciekasz przed wrogim plemieniem, albo gonisz antylopę, aż ją zabiegasz i ona zdechnie. I to jest w ogóle przepięknie opisane w książce Urodzeni biegacze, gdzie ludy pierwotne do tej pory zabiegują antylopę. Ale wiesz, przepraszam, że ci się wtrącę, bo taką anegdotkę. No, no właśnie, w kontekście ostatnio znajomy polecił mi na Netflixie film Lorena, właśnie o dziewczynie z rodu Raramuri, która biega w sandałach. I też dość mnie to zaskoczyło, właśnie w tej książce opisane jest, że to jest lud, który jest bardzo taki skromny, nie lubią rozmawiać, w ogóle nie chcą za bardzo się pokazywać. No i tam przedstawili właśnie sylwetkę dziewczyny, która biega. Sandały miała takie typowe sandały, nie takie jak tam huaracze, jak mężczyźni. Okazuje się, że kobiety mają inny model sandałów niż mężczyźni. I jak widziałem, jak ona biega w tych sandałach, to mówię, kurczę, ta sylwetka jest fatalna. I zastanawiałem się, jak ona daje radę, w sensie, że nie ma kontuzji, bo była w biodrach złamana. I to też takie ciekawe, dość nietypowe. Ale to tak tylko anegdotka do tych ludów
pierwotny. To prawda, chociaż powiem Ci, że ja też mam przykłady ludzi, którzy robią wszystko na przekór fizjologii biegania, jakiejkolwiek treningu, metodyki, a mają z tego powodu podium na co drugim biegu. To jest niesamowite, ja tego w ogóle nie kumam. Ja też tego nie rozumiem, ale... Może talenty po prostu. Nie wiem, ale dla mnie osobiście najważniejsze jest zdrowie. W sensie takim i też w moim sposobie myślenia jest element taki, że jeżeli chcesz, załóżmy, masz jakiś poziom, na którym jesteś wytrenowany, jeśli i twoje ciało też cię ogranicza w rozbudowie. Jeśli chcesz wejść na poziom wyżej, to musisz mieć, dążyć do wzorca, w sensie postury ciała i nie da się przeskoczyć później tego poziomu, no bo będziesz miał ograniczenia i kontuzje. Tak. No właśnie to jest to, że z jednej strony biegać może każdy i to też jest na takiej zasadzie, że wiesz, jak ktoś do mnie przyjdzie i powie mi, że chce biegać, no to ja mu nigdy nie powiem, nie rób tego. No chyba, że będę ewidentnie miała przesłanki, że to jest niebezpieczne z jakiegoś tam powodu medycznego. No tak. Ale musimy mieć świadomość tego, po pierwsze, jeżeli na przykład mamy osobę, która ma... No, przykład Bartka Przedwojewskiego, który po prostu, on sam podkreśla, że on ma taką genetykę, że no po prostu będzie kiedyś naprawdę najlepszym biegaczem na świecie, być może. Natomiast zdecydowana większość ludzi musi sobie zadać pytanie, dobra, chcę biegać, ale jakim kosztem i jakie będą tego konsekwencje przy moim trybie życia, przy moim trybie pracy, przy mojej ilości snu, przy mojej zdolności regeneracji i przy mojej mechanice biegania. Bo tutaj to się do tego sprowadza, że jeżeli będziemy robić każdy krok źle, to naprawdę nasze ciało nam o tym wcześniej czy później przypomni. I oczywiście, jak się nastawisz, że głową będziesz biegać, no to okej, ale do pierwszego złamania. Ale znowu bym się w pewnym sensie wtrącił, w sensie wrzucił kamyczek do ogródka, o, takie lubię zdanie. W sensie takim, że ostatnio na obozie, który organizujemy z Dariuszem, był Sebastian, który ma nick Slow Hero i właśnie uprawia slow jogging. I bardzo mi się to spodobało i wydaje mi się, że trochę pojęcie biegania jest wypaczone, bo to jest najczęstszy błąd początkujących, że od razu gaz do dechy i ile fabryka dała. A powinno się zacząć właśnie tak jak on. Chłop, kurczę, prawie 2 metry. Nie był zbyt szczupły Sebastian, bez urazy, kurczę, ale miał tak wspaniałą technikę poruszania się. Biegał właśnie taki, nawet nie jogging, tylko slow jogging, że jak ja szedłem koło niego, no to on sobie truchtał, ale miał sylwetkę jakbyś normalnie linijką, równo, kostka, biodro, barki i właśnie od tego moim zdaniem powinno się zaczynać to bieganie, żeby być w tlenie, nieważne czy biegniesz 8 minut, kilometr, 7, 6, tylko żeby robić to poprawnie. Tak. I świadomość ciała, techniki, postury i przede wszystkim wybranie się do takich osób jak ty. W sensie, żeby kogoś może naprostować. Być dobrym punktem wyjścia. Tak, ja nie pracuję tak stricte motorycznie, natomiast faktycznie myślę, że warto sobie wyczyścić fundamenty. Jak będą fundamenty w porządku, to już później jest dużo, dużo łatwiej. I teraz znowu, możesz zacząć biegać w każdym momencie, ale no mówię, pytanie na przykład, ile pracy będziesz musiała włożyć w to, żeby sobie tej krzywdy nie zrobić. I ja na przykład tutaj znowu nawiążę do siebie, wiem, że ja mogłabym biegać. Tylko ilość pracy, którą musiałabym włożyć na samym początku, ze względu na jakieś tam właściwości mojego ciała, są takie, że ja przede wszystkim nie mam na to czasu, nie mam na to wystarczającej energii i też nie jest to dla mnie jakimś po prostu priorytetem. Bo jakbym się naprawdę zabrała za bieganie, to nawet może coś by się z tego wyrzeźbiło. Natomiast wiem, że mówię, no nie robię tego między innymi dlatego, że jest to dla mnie niezbyt korzystne w kontekście mechanicznym. Natomiast też, skoro rozmawiam z Tobą, no to warto też wspomnieć o butach, które się używa do biegania. I tutaj wspomnieliśmy o pierwotnych kulturach, czy pierwotnych plemionach, które przecież biegają w starej oponie, na stopie. Się właśnie zawsze miałam zapytać, czy to nie jest inspiracja dla Ciebie, chociaż pewnie jest. Jest, tylko nie jest to też takie łatwe, ale to temat. No, domyślam się. Natomiast faktycznie, im bardziej pozwolimy ciału do tej pracy takiej naturalnej, spontanicznej, bezwysiłkowej, tej pierwotnej i to się tyczy i biegania, i oddychania. Właśnie jak ktoś pyta, jak oddychać? Naturalnie, spontanicznie i bezwysiłkowo.
Ale co to znaczy? Dla każdego może to znaczyć coś innego. Właśnie. Oddech też musi być adekwatny do czynności, którą wykonujesz. No nie jesteś w stanie przy mega dużym podbiegu oddychać cały czas nosem, no chyba, że masz to super wytrenowane, ale znowu pisząc raport na komputerze nie możesz sapać i być w hiperwentylacji, prawda? Więc to jest totalnie, wszystko się po prostu przejmuje. To czekaj, może zanim przejdziemy do oddychania, to jeszcze bym tylko skończył ten wątek biegania i obuwia, bo wywołałaś to i chciałem cię spytać właśnie, czy każdy może zacząć przygodę z bieganiem naturalnym, a jeśli tak, to co powinien zrobić? Bo dla mnie na przykład właśnie sandały były pewnego rodzaju przebudzeniem i zobaczenie, jak mam duże braki w sobie i uaktywowanie mięśni, których wcześniej nie używałem. I jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo też jest tak, że wielu osobom się wydaje, że biegają dobrze, a później nagle się okazuje, że to się wszystko... Wiesz, ja jestem w ogóle fanką wszelkiego minimalizmu, prostoty, naturalności, bo raz, że z punktu widzenia takiego cielesnego, a dwa, że mam takie poczucie, że im więcej zaczynamy kombinować, im więcej tych wszystkich technologii i tak dalej, systemów, tym więcej zasobów, tym więcej pieniędzy i tym bardziej sobie niszczymy świat. To jest filozofowanie, ale jakby naprawdę sprowadzam to bardzo mocno do dużych podstaw, bo umówmy się, łowcy naszych pierwotnych plemion nie potrzebowali mieć wielkiej słoniny pod piętą, żeby biegać, tak? Jest to totalnie naturalne, podstawowe i tak jak owszem do, nie wiem, uprawiania łucznictwa musisz mieć jakieś tam narzędzie, do uprawiania tenisa musisz mieć jakieś tam narzędzie, ale do biegania wystarczy, że masz proste buty. I ja z taką trochę fascynacją, a trochę z takim przerażeniem obserwuję to, w jakim kierunku idzie rozwój butów biegowych. Owszem, no jak idziesz w góry, to musisz mieć odpowiednie buty górskie, żeby się po prostu nie zabić. Ale czy biegając, czyli uprawiając jedną z podstawowych form lokomocji, musisz mieć na sobie coś, co zastępuje połowę funkcji twojej stopy. Bieganie naturalne i w takich właśnie chociażby sandałach jak twoje, powoduje, że ty prowokujesz swoje ciało do tej pracy, do której ono zostało stworzone. Bo ty masz te zasoby, chyba że jesteś tym przypadkiem, który ma jakieś wrodzone wady, których się po prostu nie da skorygować. Ale jeżeli mamy sytuację nieodwracalną, no to okej, możesz zastąpić to jakąś zewnętrzną rzeczą. Natomiast jeżeli ty masz te wszystkie ukryte cechy, to nie rób ze swojej stopy czegoś niepełnosprawnego, i nie zastępuj tego kawałkiem plastiku, który jest zrobiony z ropy naftowej. Wiesz, ten temat, który ja w ogóle podjęłam w wakacje a propos stóp, a propos twoich sandałów, co było totalnie dla mnie naturalne i ja się w ogóle zbierałam do tego tematu chyba ze 4 lata, bo od wielu lat obserwuję, co się dzieje, ale też musiałam być bardzo ostrożna, ponieważ mam znajomych, którzy sprzedają buty biegowe i bardzo nie chciałam być źle odebrana. Więc ja to rozumiem i w ogóle, ale jakby jeżeli za dużo zaczniemy, nie chcę użyć tego słowa, no jeżeli zrobimy ze stopy jakby część ciała niepełnosprawną, no to robimy sobie tylko kuku. Jeżeli wyjdziemy z tego punktu, że mamy narzędzia, chociażby w postaci treningu, mądrego programowania na poziomie układu nerwowego, dobrego wzorca, to naprawdę nic nie będzie nam potrzebne więcej, bo ty masz te zasoby. Tylko trzeba je po prostu z siebie wydobyć. Tylko znowu wchodzimy w element czas, że nie da się tego zrobić szybko. A gdzie się śpieszymy? Nie wiem. No właśnie, nie? To jest to. Fast. Na terapii ja też bardzo tłumaczę ludziom, że ja na przykład często dostaję pytanie, jak długo coś potrwa. Zresztą nie wiem, bo ja nie wiem po pierwsze, jak twoje ciało zareaguje na to, co ja dam. Po drugie, nie wiem, co ty zrobisz po wyjściu z gabinetu. Czy ty usiądziesz dalej przed komputerem i wszystko, co zrobimy, będzie na marne? Czy utrwalisz te tematy? Czy się potkniesz i się wybijesz zęby? Czy po prostu co zrobisz, żeby ta terapia szła w dobrą stronę? Bo każdego dnia na nasze ciało działają bodźce. I te dobre, i te złe. Te dobre nas kształtują w dobrą stronę, jesteśmy młodzi, piękni, sprawni, a te złe po prostu robią nam wielkie kuku i efektem jest choroba. No i teraz pytanie, jak to zrównoważymy?
Czyli na przykład, jeżeli mamy osobę, która siedzi przed komputerem przez 8 godzin, wiadomo, z przerwami na toaletę, kawę i kanapkę, i po takiej pracy, która jest jeszcze stresująca, która ją spina i poprzez układ nerwowy działa, że jest cała po prostu zamrożona w spięciu, idzie sobie odreagować na przykład na rower, no to jak sobie wyobrazimy, jak wygląda postawa kolarza, no to sobie możemy wyobrazić, że ten kolarz będzie utrwalał sobie wszystkie zaburzenia, które ma w ciele z zamkniętej klatki, zamkniętych bioder. Ale innego dnia ktoś wybiera pójście na bieganie. I teraz przy tych zamkniętych biodrach, przy tych skurczonych kolanach, przy tej zamkniętej klatce piersiowej, uniesionych barkach, idzie biegać. Nie używa pośladka, nie używa stopy, bo nie ma, się używa de facto, tak, no bo stawia tą stopę, ale naprawdę można biegać bez pośladka. I jak nie pracuje pośladek, można. I jak nie pracuje pośladek, no to inne części ciała muszą wykonać tą pracę. Te części ciała, które nie są do tego w ogóle stworzone. Mhm. Bo pośladek jest od lokomocji. To jest najsilniejszy mięsień w ludzkim ciele. Zaraz po nim jest czworokłowy uda. I teraz, jeżeli my de facto zapominamy o używaniu pośladka, bo cały czas siedzimy, cały czas go jakby odpychamy, to on nie zadziała dobrze. Nie? Więc bieganie naturalne pomaga sprowokować pewne rzeczy, ale też trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie wejść od razu. Więc nawet jeżeli chcemy zacząć biegać na boso, czy właśnie w sandałach, to i tak poprzedziłabym to stwierdzeniem, czy w ogóle mogę, czy mam nad czym pracować. Zbudujmy sobie ten fundament. Znaczy, i nie zastępujmy tych wszystkich braków takimi, jak ja to się śmieję, pomocami ortopedycznymi w postaci butów ze super technologią, która zrobi za Ciebie wszystko i niemalże pobiegnie za pół Twojej pensji. Tak, dlatego ja mam takie słowo w kontekście butów, że one wybaczają błędy. W sensie takim, że robią za nas robotę. Jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej, niż moglibyśmy zrobić to bez tego narzędzia. I też jeżeli ktoś do mnie trafia właśnie w kontekście sandałów, to zależy mi na budowaniu świadomości. Nie na tym, żeby sprzedać komuś produkt, tylko żeby ktoś po prostu zainspirował się i zaczął być bardziej świadomym tego, co robić. Czy to właśnie coraz więcej jest osób, które zaczynają chodzić po prostu w sandałach. To już robi dużą robotę względem aktywizowania, postawy i całego ciała, takiego całokształtu. No ja akurat kupiłam również sandały w lecie, poszłam w nich na Babią Górę. To było wspaniałe doświadczenie, zwłaszcza widząc minę współtowarzyszy podróży, śmijanych turystów. Gdzie na dole po prostu była wiosna, a na samej górze widoczność może około 10 metrów. Ludzie się, ja tam cała w membranach, bo wiało strasznie, ale oczywiście sandały zostały. I to jest niesamowite, jaką moja stopa wykonała wtedy robotę. Ona musi wykonywać robotę, bo jest po dosyć poważnej operacji, więc ja ją muszę odpowiednio bodźcować. Ale to był pierwszy przypadek, kiedy mi się pierwszy raz nie podkręciła noga ani razu. Gdzie w niskich butach to jest standard, na śliskich, beskidzkich kamieniach, więc całą funkcję wykonała stopa. Owszem, moje łydki później, no czułam, ale komfort pokonania tego dystansu był niesamowity, więc totalnie tak. Tak, czyli znowu jakby wracamy do elementu świadomości, bo ktoś mógłby powiedzieć, że jest to bardzo nieodpowiedzialne i niedorzeczne, żeby wybrać się w góry w sandałach, a jeśli masz świadomość tego, co robisz, po co to robisz, no to już jest całkiem zmienia postać rzeczy. Ja wszystkim tłumaczyłam, że o, pani w sandałach, ale to są takie specjalne sandały, wie pan, takie właśnie na góry. Ale prawda jest taka, nie wiem, jak twoje odczucia, że podeszwa jest, ma bardzo dobrą przyczepność. Bardzo. I świetnie się trzyma i często gęsto lepiej niż buty biegowe czy górskie. Tak, ale to dlatego też między innymi, że twoja stopa bardzo pracuje. Ja byłam w sandałach również w Tatrach, też na mokrych kamieniach. Nie było żadnego problemu. No właśnie. W Himalaje pewnie bym nie poszła, ale... Znaczy wiesz co, nie mów, bo jak byłem właśnie na trekkingu, to ci jeden przewodnik, drugi tragarz mieli japonki. Takie te najtańsze, nie? No, i chłopaki tam do 4000 prawie zapierniczali w tych japonkach. Japonki to jest masakra. No ja wiem, ale możesz wrzucić tutaj chociaż zdanie na temat japonek. Czemu
nawet w porównaniu właśnie do sandałów, które robią, tak. Jaka jest różnica? Wiesz co, żeby utrzymać klapek na stopie, musisz cały czas mieć napięte mięśnie stopy. Mhm. I wtedy one nie pracują. Tak, one są spinać. Cały czas spięte, podeszwa jest spięta, całe mięśnie są spięte, łydka jest cała spięta, no bo mięśnie, które zawiadują stopą, są w łydce. Natomiast to, co ty zrobiłeś, to właśnie przede wszystkim dałeś stabilność, że ten sandał nie spadnie ze stopy. Mhm. Więc ona się może zrelaksować. Tak. Natomiast jeżeli chodzimy w japonkach, które jeszcze często są śliskie, sama stopa się nam ślizga, to my permanentnie trwamy w napięciu, do którego mięsień nie jest stworzony. Mięsień jest stworzony do pracy naprzemiennej, skurcz, rozkurcz. Oczywiście te zakresy są różne, ale tak samo jak permanentne spięcie dolnych pleców nie będzie dla nas korzystne właśnie w wyniku pracy siedzącej, tak o czym dzisiaj też już wspomniałam, nawyk permanentnego wciągania brzucha, które często słyszały młode dziewczynki, żeby nie wypinały brzucha, bo to nieładnie wygląda, więc wciągaj brzuch. To jest bardzo duża krzywda dla naszej postawy, bo mięsień pracuje w jakiś totalnie dziwny i niepotrzebny, przeciążający go sposób, więc on jest wtedy napięty, ale jest słaby, bo jest przeciążony, zmęczony, przeładowany, przebodźcowany. I taki mięsień w pewnym momencie się po prostu wyłączy, bo ma dość. No i zaczyna się cała sekwencja tych wszystkich zaburzeń, że jak jeden mięsień nie działa, to inny musi zastąpić jego funkcję. Często to jest mięsień, do którego on nie jest stworzony. I jest cała... Lawinowo. Leci wszystko. Naczynia połączone totalnie. Okej. Okay. Czyli jakby tak podsumowując ten wątek, to należałoby, jeśli chce się rozpocząć przygodę z bieganiem chociażby naturalnym, to warto by było pochylić się nad, po pierwsze, obserwacją siebie, jakie mamy przygotowanie do tego, no a najlepiej wybrać się właśnie do fizjoterapeuty, który jest w stanie określić nam nasz zakres ruchu, naszą sylwetkę, posturę, skrzywienia. Zadbajmy o fundamenty i to już jest połowa sukcesu, moim zdaniem. Okej. Okay. Bo potem już będzie tylko przyjemnie, no może nie zawsze, ale w dużej mierze będzie przyjemnie, a nie będziemy wracać na przykład z każdego treningu i o Jezu, bo mnie znowu boli i znowu przerwa. No tak. Ułatwi nam to wiele rzeczy na starcie. Dobrze, a teraz możemy przejść płynnie do oddychania, które już zostało wywołane i które jest bardzo istotną kwestią, moim zdaniem, i w bardzo dużym stopniu wpływa na nasze samopoczucie, na nasz też ruch, na naszą sylwetkę. Kurczę, ja mówię zamiast Tobie oddać głos. Bardzo dobrze ci idzie. Dziedziny. Tak, więc może zacznijmy od tego, jak w ogóle podchodzić do oddychania, na co można by było, teraz byśmy takie praktyczne rzeczy może dla widzów, od czego by w ogóle zacząć temat oddychania. I ja tutaj też jeszcze tylko w ramach wstępu powiem, że bardzo dobrze, że ty mi zadajesz konkretne pytania, bo pamiętaj, że ja też robię szkolenie z oddechu, więc jak ja zacznę to mówić, to możemy nie skończyć. Aha, dobra. Więc warto te konkrety. Od czego zacząć? Przede wszystkim od obserwacji samego siebie, bo każdy z nas oddycha i jeżeli ktoś trafia do mnie, do gabinetu, to wzorzec oddechowy jest tym, co ja określam zawsze. Z racji na jego mnogość tych korelacji z ciałem i de facto, jeżeli naprawimy oddech, to możemy też naprawić naszą postawę, czego świadkiem też dzisiaj byłeś. Jeżeli ma się coś zmienić, to trzeba mieć najpierw świadomość tego, że coś jest nie w porządku, albo jak wygląda ten jakby prawidłowy wzorzec. No więc zanim ja zacznę uczyć tego prawidłowego wzorca, to uczę, czy tam proszę podopiecznego pacjenta, żeby w ogóle zaobserwował, jak w jego wyobrażeniu ten oddech wygląda, bo on ma nawet, można by powiedzieć, pewną swoją wizualizację, która tam się znajduje. Właśnie ta fala to jest wizualizacja oddechu. Jeżeli pacjent będzie świadomy, że coś robi źle, to jeżeli oczywiście on się otworzy na to, że chce to zmienić, to będzie wtedy wiedział, co jest nieprawidłowe, czego nie powinien utrwalać, a w jakim kierunku podążać. Bo ja wtedy pokazuję, słuchaj, to jest troszeczkę nie do końca prawidłowe, proponuję ci tutaj, żeby poszło to w tą stronę, dlatego i dlatego. Ja też na sesjach bardzo dużo mówię i dużo staram się przekazać, ale wiem, że to daje efekty. Więc jak zaczniemy pracować nad podstawami, to ta obserwacja siebie, ten feedback i dla mnie, i dla tej osoby pozwala widzieć zmianę. Bo najgorsze to jest robić coś, czego się nie rozumie i nie widzi tego efektów.
A praca z oddechem daje bardzo szybko efekty. Chociaż tu się muszę przyznać, że moja największa porażka w tym zakresie to jest nieumiejętność zmiany wzorca oddechowego przez 3 lata. Ale miałam takiego klienta, któremu po prostu myślałam, że stanę na rzęsach. Nie dało się, ale tam była duża niechęć do zmiany. Aha. Bo naprawić oddech można w 2-3 sesje pod warunkiem, że pacjent po wyjściu z tego gabinetu będzie to praktykował. No bo ja mogę dać tylko wskazówkę, a nie będę oddychać za kogoś. I przez to, że oddech możemy trenować od obudzenia się niemalże do samego pójścia spać, oczywiście nie ciągiem, to daje nam to podstawę do tego, że nic więcej nam nie jest potrzebne. Nie musisz iść na siłownię, nie musisz wyjść z domu, możesz to robić w pracy, w kolejce, w sklepie, w samochodzie, do wszędzie możesz nad tym pracować. I daje Ci to wspaniałe narzędzia do reakcji, czyli na przykład do opanowania stresu, do powstrzymania jakichś negatywnych odczuć, emocji, tego, co się dzieje w ciele, bo tak jak już mówiłam, oddech jest drzwiami do Twojego umysłu. I to też jest fizjologicznie czy neurofizjologicznie totalnie udowodnione. Mm-hmm. Tak. Zacząłbym może teraz już dla mnie rzeczy oczywistej, ale może nie dla każdego, w sensie samej podstawy, jak powinno się oddychać i czym powinno się oddychać, może tak? Nosem. Nosem, zdecydowanie nosem, ale to jest, powtórzę to, co już dzisiaj powiedziałam, że oddech powinien być adekwatny do sytuacji. No tak. Jeżeli siedzimy na konferencji i po prostu siedzimy, no to bez sensu jest oddychanie nosem, przepraszam, ustami. Z tego powodu, że oddychanie ustami towarzyszy głównie wysiłkom fizycznym, sytuacji stresowej, reakcji walcz, uciekaj. I teraz chciałabym w bardzo prosty sposób powiedzieć a propos tego systemu, bo tu muszę odnieść się do układu nerwowego, który ma swoje dwie gałęzie. Anatomicznie to jest część centralna i część obwodowa, a fizjologicznie to jest część somatyczna, czyli związana z ciałem i z tymi świadomymi reakcjami w ciele, czyli ja decyduję, że wyciągnę rękę, a jest też ta druga część autonomiczna, która powoduje, że pewne procesy w naszym ciele zachodzą bez naszej woli czy świadomości. I ta autonomiczna część też ma jeszcze dwie gałęzie. I to jest właśnie współczulna i przywspółczulna. Mhm. Współczulna to jest tryb walka, ucieczka, mobilizacja, aktywacja, a przywspółczulna to jest relaksacja, regeneracja, odpoczynek i lizanie ran. I teraz każda z tych części będzie nam w jakiś sposób oddziaływać na oddech. To jest generalnie praca dwukierunkowa, bo i układ nerwowy będzie Ci kształtował Twój wzorzec oddechowy, ale też oddechem jesteś w stanie wpływać na układ nerwowy. Czyli jeżeli Twój układ nerwowy dostaje sygnał, że kurde, trzeba zwiewać, to Twoje układy wszystkie w ciele, w tym oddechowy, dostosują się do tego, że musisz biec, musisz uciekać, Twoje serce musi bić, a oddech będzie dostarczał po prostu tlen dla Twoich mięśni, które pracują dużo bardziej. To jest sytuacja adekwatna. Natomiast kiedy już skończysz uciekać, wracasz do domu, robisz sobie matę, ale tak zaparzoną, żeby się zrelaksować, możesz bezpiecznie zadomowić się w swoich pieleszach i wtedy odpoczywasz. Wtedy aktywuje się Twój układ przywspółczulny, czyli ten nastawiony na relaksację. Widzisz, przepraszam, że się wtrącę, ale to mapę, często jest tak, że właśnie jakiś jest przepływ myśli, jak się wywoła pewne zdanie. I tak to, co powiedziałaś, tą ostatnie słowa, tak mi się skojarzyło, że bardzo ważne jest to, żeby mieć w cudzysłowie swój kąt. Tak. W sensie miejsce, w którym się relaksuje. Bo jeśli żyjesz cały czas w otoczeniu, w którym nie masz takiej relaksacji, to jesteś ciągle w tym trybie przetrwania czy ucieczki i nawet nie jesteś w stanie oddychać prawidłowo. Tak, bo ten oddech jest nieadekwatny. Cały czas jesteś w stanie pobudzenia. Sytuacja z dzisiejszej nocy. Obudziłam się miałam jakiś bardzo nieprzyjemny obraz pod oczami, miałam bardzo nieprzyjemny sen. Obudziłam się i byłam w takim stresie, że ja aż czułam w klatce piersiowym, jak wali mi serce.
Oczywiście no nie oddychałam sapiąc, ale mój układ przywspółczulny wszedł na wysokie wszedł na wysokie obroty. Weszłam w tryb walki, bo coś mi się bardzo nieprzyjemnego śniło. Teraz wyobraź sobie, że siedzisz, piszesz nieprzyjemny raport albo masz bardzo nieprzyjemne spotkanie ze swoim przełożonym i siedzisz, nie możesz się ruszyć, a wszystko się w tobie gotuje. I teraz, być może na początku tego nie widać, ale potem są uczucia duszności, lęku, oddychanie ustami. Jakby to zawsze jest ten przepływ jakby dwukierunkowy, nie? Więc teraz nauka oddechu pozwala ci opanować te sytuacje stresowe poprzez tą, od tej drugiej strony. Ty uczysz swój układ nerwowy, że to nie jest sytuacja wymagająca takiej reakcji, więc się uspokój. Bardzo fajne doświadczenie. Jak miałam przyjemność lecieć na paralotni właśnie w tandemie. Swego czasu mój kolega, który ma uprawnienia, po prostu wziął mnie na taki przelot i start niestety był dosyć trudny z racji na jakieś tam chwilowe zaburzenie prądów powietrza, ale muszę tutaj dopytać, czy to się tak zawsze dzieje, ale podczas startu następuje dosyć duże przeciążenie. W sensie szarpnięcie. Szarpnięcie i takiego, no ja miałam wrażenie, że po prostu wbija coś we mnie totalnie, nie? Jakby zanim się ta paralotnia ustawi, to tam jest chwila takiego turbulencji. I pamiętam, że bardzo silnie doświadczyłam ucisku na klatkę piersiową, ale w tym momencie sobie przypomniałam, jak powinnam oddychać, żeby opanować tą sytuację stresową. Oczywiście oddychałam wtedy ustami, chociaż, przepraszam, no chyba ustami, nie pamiętam szczerze mówiąc, ale to miało na celu zmniejszenie mojego napięcia, ponieważ jeżeli doświadczamy niemożności oddechu z różnych przyczyn, może pojawić się atak paniki, może nastąpić atak lęku i znowu to jest nakręcanie się na pobudzenie, walkę, ucieczkę. Ja wiem też, że ten temat jest trudny do przekazania w taki totalnie najprostszy sposób, bo tam jest, ja bym powinna mieć tutaj planszę i wszystko tłumaczyć naszym widzom i słuchaczom. Więc do tego ale też tutaj, mam specjalną prezentację. Tak, ale tutaj tak naprawdę rzucamy temat warty zainteresowania się, pogłębienia wiedzy, tak żeby zainspirować, zainicjować, tak, że jest to bardzo istotna kwestia. Tak, tak. Bardzo zachęcam do tego, żeby samodzielnie też trochę podrążyć w tym temacie. Albo u osób, które faktycznie się tym zajmują, tak jak ja, chociaż ja też nie piszę tylko o tym oddechu. Jakby na wiele, wiele różnych tematów się wypowiadam. Ale na pewno każdy z nas znajdzie źródła i tutaj bardzo bym polecała totalne podstawy, czyli biologia, czyli anatomia układu oddechowego, czyli fizjologia tego układu oddechowego. Naprawdę jest tam mnóstwo odpowiedzi, które mogą być podstawą. Oczywiście jak się zacznie już takie trochę kombinowanie, no to warto się posłużyć jakimś tam specjalistą, nie? Natomiast... A tak z ciekawości spytam, praktykujesz jakieś konkretne metody, czy względem... względem osób, znaczy, bo do czego piję? No. Do tego, że popularny i znany stał się chociażby Wim Hof, ostatnio też metoda butelki stała się dość popularna. I czy też bazujesz w jakimś stopniu na nich, czy raczej masz inne źródła, które... Moim podstawowym źródłem jest wiedza podstawowa biologiczna właśnie, czyli to, co wspomniałam, fizjologia, anatomia. Butejko opiera się na fizjologii i anatomii. Ja go trochę doświadczam, ale przyznaję, że mi ta metoda nie wchodzi. Jakby ja nie odczuwam korzyści z tej metody. Byłam nawet na jakimś tam szkoleniu z tego tytułu i założenie jest bardzo słuszne, ale metody, no, sprawdzam. To jest moje podejście generalnie do czegoś, co podejmuję, sprawdzam. Co do Wima Hofa, oczywiście jest to jakaś tam metoda. Przez chwilę byłam nawet nim lekko zafascynowana, niemniej drążenie tematu pokazało mi dużo minusów tej metody. I przede wszystkim, co chcę podkreślić, to nie jest metoda dla wszystkich. To jest bardzo specjalistyczna metoda, która się może sprawdzić w bardzo specyficznych warunkach. I owszem, jeżeli musisz przetrwać na Antarktydzie, bo po prostu, nie wiem, statek kosmiczny cię porwał, wywalili cię na Antarktydzie i musisz dotrzeć do bazy, to tak. Ale na co dzień
Są przypadki z mojego tam środowiska, że niektóre osoby to praktykują w bardzo specyficznych stanach chorobowych i mają z tego tytułu progres. Natomiast czym jest w ogóle metoda Wimachofa? To jest wprowadzanie się w stan hiperwentylacji, która towarzyszy wysiłkom fizycznym albo stanowi pobudzenia, ucieczka, walka. I teraz my mamy tak przebodźcowane tym stanem społeczeństwo, że no, ja bym szła bardziej w kierunku tego wyciszania, tego wyrównywania. Nie mówię zupełnie nie, ale jestem daleka od takiego mówienia ludziom, że jedna rzecz jest dla wszystkich. To jest no to takie daleko idące na wyżycie. W sandałach na przykład, tak? Że nie każdemu jest się w stanie to właśnie polecić czy sugerować, że jest to dla jakiejś grupy i też trzeba się w to wstrzelić, najlepiej zdobywać wiedzę. Tak. Ja poczytałam trochę książek o tym, co robi Wim i jakby nie zamykam tego tematu, ale nabrałam bardzo dużego dystansu do tego. Jakby wiesz, mamy przykłady z mediów, jak ludzie po prostu bez przygotowania wchodzą w samych gaciach na Śnieżkę czy na Babią Górę. Sama zresztą takich ludzi kiedyś spotkałam na ZUK-u, którzy ukrali całe show biegaczom, będąc w samej pelerynce i po prostu w kwiatach hawajskich. Ja mówię, Boże, co ci ludzie ćpają, nie? A potem się dopiero dowiedziałam, o co tam chodzi, przy szkarkonoszach ma w nim swoją siedzibę. Przysiedzę. Tak, nawet tam gdzieś kiedyś byłam. Natomiast no, jest to dla mnie troszeczkę taka specjalistyczna metoda, która może dać efekty, ale w bardzo specyficznych warunkach. Natomiast skupiłabym się na bardzo dużych podstawach, czyli powrocie do fizjologii. I są jakby różne są metody, różne są ćwiczenia, oczywiście medycyna wschodnia, tutaj Butejko, czy jakieś tam jeszcze inne koncepcje. Ja je trochę testuję na sobie i wyciągam z nich to takie, wiesz... Nie chcę powiedzieć mięcho, bo jestem wiele człowiekiem, ale tą esencję, która daje przede wszystkim realne narzędzia dla tych osób, które tego potrzebują, bo jak zbyt mocno coś pokomplikujesz i opakujesz to w jakieś opakowanie dające wrażenie jakiejś wyjątkowości, to czasami dla ludzi to jest nieprzyjmowalne, bo jest to zbyt trudne. Więc ja bym zaczęła od podstaw. Znaczy, i tutaj nasuwa mi się takie słowo marketing, że jest on bardzo niebezpieczny, jeśli coś się sprzedaje. Okej, tak jak mówisz, w szczególnych warunkach coś działa i też będzie działać na określonej grupie osób. No i też kwestia zawzięcia, no bo można dojść do bardzo wysokiego poziomu, tylko trzeba się poświęcić temu. Tak. I też mieć już pewnego rodzaju opiekę i wsparcie. Tak. Dlatego warto pochylić się, tak jak mówisz, nad podstawami. Tak, zdecydowanie. No, czyli biologia. Tak. Anatomia, fizjologia, biomechanika, czyli to, co uczę, to, na czym się znam, ale też jakby nie jest to wiedza tylko dla osób, które się tym zajmują, bo akurat szkolenia, które ja prowadziłam, czy prowadzę nadal, są skierowane dla wszystkich osób, bo nawet dla takich, które po prostu dla pasji uprawiają aktywność fizyczną i chcą ją wykonywać po prostu dobrze. No, tak, warto się tutaj rozwijać. A też przy okazji nasunął mi się taki temat związany z tak zwanymi kotwicami. Kiedyś byłem na szkoleniu Adama Kszczota, naszego wybitnego lekkoatlety, i właśnie opowiadał między innymi na tym, jak uruchamia swój system nerwowy przed startem na 800 metrów, że naciska punkt na ciele, który uruchamia w nim widocznie to uciekaj, walcz. Okay. I podnosi się jego tętno i uruchamia się po prostu do włączenia trybu ogień. Tak. Jakby na pewno ma to fizjologiczne wytłumaczenie, chociaż ja nie słyszałam o tej koncepcji. Tak, no, opowiadał o tym bardzo, bardzo ciekawy wątek i na pewno też jest związany z tym, co mówiłaś względem oddechu, że wtedy na pewno przepływ się uruchamia, no i jest w stanie odpalić rakietę. Wiesz, no na przykład patrząc trochę w inną stronę, mnisi Dalekiego Wschodu, którzy poprzez tylko i wyłącznie pracę swojego umysłu, którą też kontrolują oddechem, są w stanie podnieść tak bardzo temperaturę swojego ciała i wejść w taką fazę walki, ucieczki, że są w stanie wysuszyć na sobie mokre prześcieradła. Tak, to też mnie to zafascynowało. No i tutaj też ja bym znowu wtrącił taką anegdotkę względem chociażby morsowania, które stało się popularne i też ta praca oddechu i zanurzania, że nie wszystko jest dla każdego. Oczywiście. W sensie takim kwestia, jakie ma się chociażby wewnętrzne
zdolności ognia w sobie, tak bym to nazwał. Predyspozycje. Bo jednym jest wiecznie gorąco, jednym jest wiecznie zimno. No i znowu ta równowaga. Jeśli jest ci zimno i pogłębiasz zimno, to już w ogóle wyjdziesz z tej równowagi totalnie. Więc trzeba po prostu być czujnym. Trzeba się obserwować i siebie słuchać przede wszystkim i być dla siebie dobrym. Ja bym to tak podsumowała, bo ludzie ciągle chcą wychodzić poza swoją strefę komfortu, która się tu jakby kojarzy z rozwojem, ale kurde, no pobądźmy, miejmy tą swoją strefę komfortu. Ale kiedy komfortu. Jesteśmy w tym komforcie, no jak cały czas dostajemy bodźcami. Czy w ogóle mamy ten swój kącik w salonie, gdzie wiesz, usiądziesz z tym kocykiem i z tą herbatką i poczytasz książkę. Nie zawsze, nie ciągle, nie trzeba być ciągle pobudzonym. Nauczmy się też odpoczywać. To jest takie moje mój przekaz, który daję ludziom, bo najczęściej dostaję takich właśnie przebodźcowanych ludzi, którym po prostu ciało już odmawia posłuszeństwa. I oczywiście to nie są osoby niepełnosprawne z jakiegoś powodu, ale to ciało zaczyna dawać takie sygnały, że oni już nie wiedzą, o co tam chodzi. No i po to jest ta choroba, żeby się zatrzymali i mogli spojrzeć na swoje życie inaczej. Czy faktycznie to jest dobry kierunek? Dokładnie tak. Dokładnie. No i dzięki takim osobom jak ty jesteś w stanie wskazać im tę drogę, jakiś kierunek, w którym mogą popracować nad sobą. Jest to bardzo satysfakcjonująca praca. Chociaż ma swoje jakieś tam minusy oczywiście długofalowo, to daje mi to bardzo dużo satysfakcji i takiego spełnienia, że naprawdę niewielką ilością pewnych działań, niewielkim naprawdę nakładem, można wprowadzić bardzo dużo zmiany w swoje życie. Także bardzo polecam. No to jest fascynujące i zadam jeszcze jedno pytanie, ale zanim je powiem, to chciałbym swoją obserwacją się podzielić względem tego, że widać, że naprawdę ty tym żyjesz, że to uwielbiasz. I właśnie moje pytanie jest takie, czy ty czujesz, że pracujesz? W sensie takim, bo to jest twoją pasją, to widać. Tak. A jak praca staje się pasją, no to się... No, pracuje, albo się przepracowuje, bo się tym żyje, jest się cały czas w tym. Jak to odbierasz? Wiesz co, nauczyłam się stawiać pewne granice, bo faktycznie zdarzyły mi się takie momenty przepracowania, ale nawet też już chwilami przepalenia. Ja lubię swoją pracę, chociaż oczywiście też nie zawsze mi się na nią chce, tak? To normalne. Natomiast stawiam takie granice chociażby w postaci takiej, że jak jestem gdzieś prywatnie, to jestem gdzieś prywatnie. I dlatego mówię, zapraszam do gabinetu, możemy sobie miło porozmawiać gdzieś tam, ale jak zaczęłam w Poznaniu być taką, no w cudzysłowie, rozpoznawalną wśród towarzystwa biegowego osobą, to byle wejście na jakąś imprezę biegową, naprawdę przychodziły do mnie osoby, ej słuchaj, bo mnie tu boli i przepraszam za cytat, ale Ola, wiesz co, dupa mnie boli, ja jutro biegnę 70 km, co mam zrobić? Ja mówię, nie wiem, ja tu jestem prywatnie. Więc to mi na pewno daje pewien taki, że zamykam drzwi i wychodzę. No ale co, wracam do domu i dalej czytam te wszystkie tematy i wiesz, oczywiście to nie jest, że ja nie mam innego świata, bo mam i on jest bardzo bogaty, ale też staram się działać na kilka frontów, bo tym obecnością z tym drugim człowiekiem, co jest podstawą mojej pracy, też można być zmęczonym. Więc nie zrobię sobie już chyba tego, że będę siedzieć po 12 godzin. Dlatego może ta zmiana jest świetnym właśnie elementem do obserwacji i do właśnie rozdzielenia tej prywatności od pracy. No, zmiany są dobre, które czasami mam zatrzymują takie... dają szansę. Dają perspektywę patrzenia. Mówię, ja tej zmiany bardzo chciałam, więc ona jest bardzo pożądana. Daje mi też takie wewnętrzne poczucie, że kurczę, no nie wszystko idzie może tak, jak dokładnie bym chciała, ale to też z tego coś wynika. De facto po czasie okazuje się, że dostaję wszystko to, co chciałam. Siła własnych myśli. No tak. Uważaj, co sobie myślisz. Dokładnie tak. Słuchaj, bardzo fajnie nam się ta rozmowa, uważam, poukładała. Ja połączyła też wiele różnych elementów. No i myślę, że warto by było ją już na tym zakończyć. A na koniec chciałbym jeszcze dla ciebie taki mały prezencik. Jeszcze tylko powiedz, czy yerba smakowała? Tak, wiesz co, ona im więcej zalewań, to ona zmienia smak. Więc zaczynam jakby odczuwać już zupełnie coś innego. Troszeczkę mi się tutaj faktycznie mało wody zrobiło, więc zaczęłam pić te fafoły, ale myślę, że to jest temat, który z wielką przyjemnością zgłębię sobie.
w ramach też takiego rytuału, więc tak, bardzo dziękuję. Proszę, zatem mały taki drobny prezencik i yerba na właśnie zachętę, na wejście w krąg yerba mate. Paraguay? Why? Skąd to? A ta paragwajska akurat jest bardzo fajna. Yerba, więc... Bardzo dziękuję, na pewno będzie pita. Tak, a jak będziesz miała pytania, to oczywiście służę pomocą. Chętnie podpowiem, zasugeruję, wskażę gdzie, co, jak. No. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Tak, również bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.